Proszę pan. Zwrócić to uwagę do tej części statutu, żeby zachować to ekonomiczne, że rzeczywiście narażało się w pierwszej kolejności na tą częścią. Moje pytanie pierwsze dotyczy zapisu paragrafu 9 w rozdziale 3, to jest strona 3. W zasadzie strona 4, bo na stronie 3 mamy tylko numer paragrafu. Ustępie 3. Znajduje się zapis o treści. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie środkami udzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. Ja myślę, że to sformułowanie samodzielnie należałoby doprecyzować. Jednostką pomocniczą gminy są poszczególne sołectwa. Przewodniczącym organu wykonawczego w tym kontekście jest sołtys, prawda? Więc samodzielne gospodarowanie środkami to również samodzielne podejmowanie decyzji co do tych środków, a jak wiemy, wszystkie te propozycje są później uchwalane w formie uchwały rady. Więc jaka to jest samodzielność w tym momencie? To budzi moją wątpliwość. I uważam, że zasadnym byłoby rozwiązanie tej sprawy, żeby nie dochodziło w przyszłości do jakichkolwiek nieporozumień w tym zakresie. Czyli samodzielnością dysponowania środków nie jest podejmowanie uchwał przez Radę, prawda? Bo to sugerowałoby ten zapis, że te jednostki pomocnicze same stanowią sobie niejako budżet i ten budżet wykonują, podczas gdy to my podejmujemy w drodze uchwały decyzje w tym zakresie. No bo tutaj też można rozumieć, ja no rozumiem pana intencje, ale że na przykład z budżetu, jak już w tym roku na dane sołectwo jest przydzielane tyle pieniędzy, no wtedy ten sołtys sobie ma prawo dysponować. A no właśnie, no w związku z tym podaję pod wątpliwość, czy sołtys jednoosobowo ma prawo, bo jak wiemy, to Rada Sołecka jest tylko organem doradczym, prawda? Nie jest organem, który jest decyzyjny. Więc w tym momencie niejako z tym zapisem te środki byłyby oddane do dyspozycji wyłącznej sołtysa według jego uznania. Moje pytanie jest, czy o to nam chodzi, czy tak to ma się odbywać, skoro później my jako Rada podejmujemy uchwałę, więc albo nie ma tej samodzielności, albo to jest niewłaściwie użyte słowo, czy niewłaściwy kontekst tego zapisu. Proszę bardzo. Dane. Gmina zrośnie w odrębnie z budżetu środki włącznie w wysokości 2% budżetu gminy z wyłączeniem subwencji na zadania oświatowe oraz dotacji celowe. Więc ten przepis wymaga doprecyzowania ustawy o finansach publicznych. Tak brzmią. Natomiast jeśli chodzi o ten ustęp 3, te jednostki pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. Jest to wprost wynika, znaczy wprost wynika. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym w statucie powinien się znaleźć zapis już chwileczkę. Ja nie uważam, żeby to było przekroczenie kompetencji i przyznanie niejako zbyt dużych uprawnień jednostkom pomocniczym. Znaczy ja myślę, że to kwestia jest zrozumienia słów włączonych w gospodarstwie. Co oznacza samodzielnie gospodarują? Co oznacza to? Jaki to jest zakres samodzielnego? Samodzielnie gospodaruję, czyli mam pieniążki, ktoś mi przyznaje, ja sobie je wydaję dowolnie, nie? A tego nie ma, nie? Jeżeli teraz rokrocznie są przekazywane pieniądze na rzecz sołectw, to czy, że tak powiem, określa się to przeznaczenie tych środków? Czy to jest tylko wyodrębnienie określonej kwoty? Wyodrębnienie i sołectwo wskazuje do zadania. A to jest przyjęte w formie uchwały. Ale nie ma konkretnego. Nie ma. Co pani ma na myśli konkretnie? W sensie, nie wiem, przeznaczenie danej puli pieniędzy na określone cele. Ale oczywiście, że tak, bo następnie jest precyzowane zadanie w ramach tych środków. Ale nie konkretne zadanie.
Tylko w ramach tych pieniędzy Rady Słowackie wybierali zadanie. Czy to idzie na drogi, czy na chodnik, czy na jakim. No o tym mówimy. Ale kolega sprecyzowany. Na co te środki są przyznane? Różnica zrozumienia określić, w jakim zakresie ta samodzielność. No do tego zmierzam. Pozostawienie tego słowa samego sobie, samodzielnie, sugerowałoby to, że sołtys ma wyłączność na dysponowanie tymi środkami przekazanymi z gminy, które my później sposób ich gospodarowania zatwierdzamy uchwałą. Czy sposób, czy planowany sposób ich zagospodarowania. Ale to przecież, proszę Państwa, ja na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, przywołać chciałbym. Mianowicie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jednostki pomocnicze, takie jak sołectwo, może posiadać określoną samodzielność finansową. Ale tam jest powiedziane może. Może. Co to pociąga? Jeżeli w ramach budżetu do samodzielnego gospodarowania przez jednostkę pomocniczą zostaną przyznane środki, to znaczy, że ta jednostka pomocnicza zobowiązana jest wykorzystywać te środki, realizować tę gospodarkę finansową zgodnie z wszelkimi wymogami prawa. Zgodnie z ustawą o prawie, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy musi posiadać udzielone konto i tak dalej, wiele innych rzeczy. Natomiast my przyjmując określoną uchwałę przed opracowywaniem projektu budżetu, zakładamy, że my te jednostki, to znaczy nasze sołectwa, pozbawiamy tej możliwości finansowej. Przyjmujemy przecież stosowną uchwałę, na mocy której one są tej samodzielności finansowej pozbawione, bo wolno nam to robić. I tak to jest zrobione. Zresztą na wniosek pani skarbnik, która uważa, że wygodniejsze jest księgowanie, ewidencjonowanie całego obrotu w ramach ewidencji prowadzonej przez urząd, niż wydzielenie jakichś kont i tak dalej w ramach sołectwa. I to w ten sposób pozbawiamy samodzielności. Natomiast to, że my w ramach planu gospodarczego, to muszę zauważyć, że my te środki dla sołectw, ale planu gospodarczego, prawda? I wtedy uchwalenie planu gospodarczego to już nie jest samodzielność finansowa jednostki pomocniczej, dlatego że plan gospodarczy uchwala Rada. Plan gospodarczy dla sołectw jest na wniosek z wniosków zebrań wiejskich z Rady Sołeckiej i dlatego taki plan powstaje. To ja pana ja rozumiem, ale co innego jest samodzielność. Samodzielność, ja rozumiem, uchwalenie. Przyjmowanie planu gospodarczego. To są dwie różne rzeczy. Że ja w takim razie może ja się tak. Proszę. Otóż w punkcie pierwszym jest zapisane jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy, czyli to jest jasno określane. A tu dopisać zgodnie z przeznaczeniem, czyli żeby się to zgłosiło do tego, że to co mamy w budżecie zapisane, nie mogą sobie dowolnie robić, wychodzić. Tylko zgodnie z przeznaczeniem. W trzecim punkcie pan by mówił, tak? Tylko, że panie mówi, że no to w tym momencie tu nie można użyć słowa samodzielnie, bo to jedno rzeczy drugiego, prawda? Ale samodzielnie. Ja może bym złożył inną propozycję, jeżeli państwo pozwolicie. Czy aby nie zastąpić, czy wykreślić słowo samodzielnie, zastosując go sformułowanie jednostki pomocniczej gminy, proponują gospodarowanie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. Bo tak jest faktycznie, taki mamy stan obecny, że to jednostki proponują, na co należy te środki przeznaczyć, a Rada Gminy podejmuje uchwałę, przychylając się do tego wniosku zazwyczaj, prawda? I ujmuje to pod planem gospodarczym. Wtedy słowo samodzielne musi być samodzielnie. Nie do końca. Bo są tysi mają na przykład jakąś pulę pieniędzy, założone na kamień. Przykład taki kamień, nie? Oni się nie przychodzą pytać, załóżmy mnie, czy pani skarbnik, czy mogą wydawać. Tylko ona samodzielnie podejmuje decyzję, że potrzebuje wydać te pieniądze i wydaje. My w ramach tego się poruszamy, czy na pracę jakimś sprzętem, nie? Na przykład. I ona samodzielnie wydaje wtedy decyzję. Czyli oni się mieszczą w tej puli, prawda? Mieszczą się w tej puli, tylko żeby nie wyszli poza pulę, którą dysponują. No tak, bo wcześniej określa się jakąś kwotę wyodrębnioną na ten zakup kamienia, prawda? Z tych środków, które zostały przekazane. Tak, ale te kwoty są... Ale sam sobie decyduje, co decyduje.
Przykład tego kamienia. Nie uzgadnię ja z panią skarbnią, że za taką kwotę będzie w domu czy tam gdzieś kamień. No to nie ma. No to nie ma. No tak, ale nie uzgadniał. Rzeczywiście ci pijam. I samodzielnie decyduje. Tak. Czyli częściowo samodzielnie decyduje. Ale to nie ma, albo część, nie ma czegoś takiego częściowa samodzielność. Albo jest się samodzielnie, albo się nie jest. W ramach tych środków, które ma, to samodzielnie może decydować. Aż tak to jest istotne. Zapis budzi wątpliwości. To jest istotne. To jest rzeczywiście istotne. Jeżeli słowo samodzielnie budzi tutaj kontrowersje, to można je rzeczywiście wykreślić, natomiast no jednocześnie zastrzec, że te środki finansowe, które są przekazywane sołectwom, zawsze muszą być wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Oczywiście. No dokładnie. Proszę, czy pan... Proszę, pani radna. Ja już państwu powiem, z czego to się wzięło, ponieważ jest to przeklejone z statutu gminy Kęty, natomiast nie przeklejono następnych trzech ustępów, które określają, jaki rozmiar. Musi się pani... Niestety to nie jest prawda, niestety nie korzystałam z... Dobrze, jeżeli pani nie korzystała, to Kęty zastosowały to określenie samodzielności w sposób bardzo tutaj dokładny. Niczego nie przeklejono. Jeżeli chodzi o... To skąd, przepraszam, skąd pani radna ma taką wiadomość, czy to skąd pani radca panu wzięła? To sobie porównywałam. Tutaj, jeżeli chodzi o ten zapis odnośnie samodzielności, to po nim następują właśnie tutaj takie klauzule określające tą samodzielność. Czyli Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej. I to jest w planie gospodarczym, prawda? Czy przeznaczamy na drogi, przeznaczamy na powiedzmy dofinansowanie pewnych inwestycji. Następnie jednostki pomocnicze. Decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ustępie drugim, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu gminy, czyli wynikającego z podziału na te 4 lata. Czyli plan gospodarczy. Tak. Jednostki pomocnicze mogą podejmować dyspozycje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty określonej w załączniku, o którym mowa w ustępie trzecim i czwartym. Jeszcze jeden zapis. Dyspozycje, o których mowa w ustępie 5, są wiążące dla osób składających oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem gminy. To jest wyjaśnienie słowa samodzielność. Ta samodzielność jest określona precyzyjnie, a my mamy tylko słowo samodzielnie. No czyli ja jeszcze raz pytam tutaj pani Ewelina, podała propozycję, proszę jeszcze raz określić i daję pod głosowanie, czy tak na zgadza. Czy zgadza się, czy państwo takie wymiany? Proszę, proszę bardzo. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują zgodnie z ich przeznaczeniem, środkami podzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tym. Samodzielnie wykreślasz. Czy to państwu odpowiada na posłużenie, dlatego że chcę sobie to zapisać, a nie na dobrze. Tam już stały ma prawo. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują zgodnie z ich przeznaczeniem. Żeby było stylistycznie lepiej, to środki pomocnicze, jednostki pomocnicze gminy gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji zgodnie z ich przeznaczeniem, żeby nie powielać słowa przeznaczając. Nie wiem, wydatkując te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. To już nie wiem, co teraz można powiedzieć. Dobrze. Można jeszcze raz? Jednostki pomocnicze gminy gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji,
publicznych, wydatkując te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. Proszę Państwa, czy ta treść, poprawka tego trzeciego, czym pasuje Państwu? Nie daję pod głosowanie, bo to dyskusja jest. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy Pan